Co? Nie. Mam. Kurde, mi się ten rzuciły włosy na menu na prawo, nie mam wyczynu. Dobrze płyną? Dobrze płyną mi się? Oceń proszę o komentarz. Misiu, komentuj tutaj do kamery. Kurwa, ty po większeniu to się tak... się łapa tak trzęsie, że to jest koszmar. Chodziło raczej. Piłeś wczoraj coś. No wiesz, często barierko to ty bardziej widzisz, że trzęsło. Czy nie trzęsło barierko? To jest to jest największe pomieszczenie? Nie. To jest ten pomieszczenie. Kręci. Ja już chodzę. Ty na ciebie siedzi tu. No szfok. Popatrz. No gdzie ma się? No leży. Ale gdzie ma się? Nie leży. Tak? Leży. A gdzie ma leżeć? Rezy magienty ty masz taki ten? Za mała ta kamera jest. Poważnie, źle trzyma. Przyniosę większą. Poważnie, cięższa byłaby lepsza. Zabiorę już cegłówkę. Najpierw byłaby taka cena na ramieniu. Pomaga. No dobra, no ale co? Każdy ruch ręki kobiety czujesz na tym. Piękne rufy. Czego on ruch robi? Zaraz spierdolił. Mówię, go nakażę, mówię. Patrz, jak on szybko zapracowuje przy wejściu. Jasne, a ty widzisz, jak u nas szybko oczywiście, że widzę. Weź, przestań, kurwa. Nie, no oczywiście robisz świetnie. Ja po was pokażę. Jest obiektywnie. No, dokładnie, a nie kurwa to, co na łódce widzisz. No, chwilę dalej, nie łódce widać. Co? No, na łódce nic nie widać sobie. Nie, przy których nawet, ja mówię, bo znamy ludzi, którzy są fotografii,
zaczął lecić rytm do żoły i stać od stołu normalnie i normalnie funkcjonował. Normalnie funkcjonował. Co przykładowo dla mnie jest granicą powiedzmy. To znaczy, że przypuszczmy, nie otworzyli. Niedawno odsłuchałem tak, żeby jeszcze taki program, że to, co Polak wypiła, to tak jakąś czytanie dawka śmierci. Tak się czytało, to komplikuje. Tu jest skręt z ściąganiem z tego tubusa, to oni dokładnie na ile razy się patrzyłem, zyskują po 10-12 metrów na każdym znaku. Nie. Do kogo? No do wszystkich. Nie. Wszyscy rzucają dokładnie 3-4 długości łodzi przed znakiem genotkę napiera. Wszyscy. Nie przesadzaj mi się. No jak no? Wy na boi. Co? Wypalimy na boi. Ja nie widziałem, żebyś tam boi rzucił. Jutro zobaczę. Musisz popatrzeć dokładnie. No, patrzę się dokładnie. Najbardziej rozbitym narodem na świecie. Bardzo, to jest najlepszy uwodnik, bo to jest wbrew porządku są Rosjanie. Teraz wychodzi. Znaczy generalnie jest to bardzo wolno. Lecimy w prezesa, ciekawe. Generalnie piję mało, ale piję to tak strasznie. Włącz kurwa tą klinę. Dobra. A to Rosjanie w ogóle są w stanie. Prezes wyszedł na wodę. Co? Są w kieszonce chyba. Na łódce. Nie ma? Nie wiem. Ja tu nie mam przy sobie na pewno. Nie mam. Muszę być w kieszonce na łódce. Przy jakiś domku kto ma? Tego ciała. Otwarty? Fajnie. Macie... Kurwa, co? A dokumenty z Volvo? U mnie w portfelu. Mogę coś wziąć? Nie wiem sobie. Gdzie? Przy młodym jednym punktu. Co? Ja raz młodym połudkę, zaraz będziemy. Weź te zabliczki, co? Jeszcze szarku się powstanie. Słuchaj, pękaliśmy tą tarię, bo to mocno nie wybrano, to tak jak będzie na rosyjsku. Taryfa do niej zapłaciliśmy od razu, żeby trzeba było w kontakt z tego, co trzeba było w kontakt z tego, co trzeba było w kontakt z tego.
Chyba przerwa. Średni kardynalina albo biskupina. A to się na tak doskonale wyda. To my możemy sobie to poopowiadać. Kościół jest w tej chwili przygotowany na każdej chwili, jest przygotowany na przejęcie władzy i obstawienie wszystkiego. Od szpitali do rządu. No to jest przygotowane. Bo ma ludzi do tego przygotowania. Natomiast dyplomacja. Ja nie. Nie, ja nie mówię ani broń Boże, nie mówię o przyjęciu. No, oni po prostu są przygotowani, mają od krótkich wywiadowców. Oni już dużo stracą. Oni już dużo stracą. Maliski się ładnie pieprzy z tymi rogami, nie? No tak patrzy. Maliski się pieprzy z tym strasznie. A co? Jeszcze nie postawił to? Tak, i ja. To już jest spokój? No, to jest takie śmieszne pytanie. Nie, no zadałem, czy będą startować, nie? Kolego, ja ten, pan słyszałeś rozmowę moją z policjantem, bo to ja nie robię do niego, bo on to był dla mnie niewielki, to są lepsze dla ciebie, tylko miał zrobić coś dla ludzi. Tak. Taka była o... Każdy miał w roku, ty ich prosiłeś, żebym ci ciebie zadzwonił, żebym jeszcze pomógł w postaci... Witam cię, Olku. Cześć. Ty zrobisz tym budynku, a tak się... No, właśnie kończymy. Zaraz może wyjdziemy znowu na wodę. Przerwę mamy na razie w tej chwili. Przerwę mamy na razie w tej chwili. Tak, ale powaliśmy cały czas. No ciężko, bo wszystko pozajmowane w tej chwili, wiesz? Ciężko jest już, bo wszystko jest pozajmowane. Ja mogę co najwyżej przejść się po mieście jeszcze, ale to... Słuchaj, ja mam propozycję, zadzwoń do Andrzeja Rosickiego, ponieważ Andrzej Rosicki ma jakiś... No i? No mówi, że w Gierzwałdzie ma miejsce. Także w Gierzwałdzie ma miejsce, mówi. Gierzwałd, taka miejscowość koło Olsztyna. Między Olsztynem a Ostrudą. No z 15 km jakieś. Oczywiście. Słuchajcie, no to tu nic nie znajdziesz w tej chwili chyba. Naprawdę, bo jest wszystko jest zawalone, no. Albo na wiosce. No. Już nawet pensjonaty za tymi, za... Poza Ostrudą są też pozajmowane przez ludzi, wiesz? Przekażcie sobie znak pokoju. Jest taki hotel garnizonowy, ale tam jest generalnie, wiesz, no standard cyfiaty, nie? Który okawał, kurwa, się między kłócą. I za chwilę sobie kurwa do... No tak to teraz tutaj jest niestety. Także ja mogę się przejść jeszcze po tych hotelach tu w okolicy, ale to raczej szanse są minimalne. Wszystko jest porozerwowane, bo wiem, że ludzie szukali miejsca na przykład tu jest dla dziennikarzy i tak dalej, już był problem. Ze znalezieniem czegokolwiek. No dobrze, to ja miałem się poczytać. A ja ci wiem, a propos.
No są wakacje tutaj, wiesz, to jednak jest w miejscowości poczynkowa, nie? A powiem ci na temat, jak wygląda demokracja. No ma, bo tam śpi. Jak wygląda demokracja? Przez 2 lata mieszkałem w Śląsku. No tak, jakoś prusacka bardziej, krzyżacka jakoś, tak. No to jest między Ostrudą, ja nie wiem dokładnie gdzie, ale to jest między Olsztynem a Ostrudą. No to nie jest daleko, bo Olsztyn Ostruda to jest 30 km, no a to wiesz, to ile może być, no. To tak jak do Gliwic byś dojechał, no, z Dzierżna. I na drugi dzień konsternacja rozpętała się w świetlnych światach masowych. Jak to? No ale jest, ja mówię ci, no, przejdę się wieczorem i zobaczę jak to wygląda, ale ten, ale no, raczej szanse są nikłe, to już mówię. Powiada się fakty. No dobrze, okej. A to kiedy? W sobotę. Czyli co, sobot na niedzielę, tak będzie? 11 potrzebujesz, tak? No dobrze, dobrze. Kto będzie jeszcze od was? A no oczywiście, że tak. To możesz się nawet koło nas rozbić namiotem, bo to nie jest problem. Z namiotem możesz się rozbić koło nas nawet. My nie mamy, ale ty możesz przywieźć. Nie, my śpimy w domku takim małym. No niewątpliwie. Jak siedzisz za sterem, to pogadamy. No, tutaj wiesz. No, to problemu nie będzie. No, to widzisz. Kto będzie jeszcze z tobą przyjedzie? Aha. Heniu nie przyjeżdża? Aha. No dobrze. O Jezu. O Jezu. O Jezu. No dobrze. To będzie ciężka sprawa. No, tydzień prawie. Cały tydzień. Aha, i do soboty, tak? Czy do niedzieli? Aha, no to elegancko, super, świetnie. No dobrze. Nie no, jasne, oczywiście. Weź sobie namiot w tym ugodzie, ja jeszcze się przejdę wieczorem po dwóch, trzech hotelach tu w okolicy, które są nad wodą i zapytam, czy jest miejsce. Dobrze, dwuosobowe, tak rozumiem? Czyli potrzebujesz dwa miejsca po prostu, tak, do spania? Dobrze, dobrze, okej. No dobrze, to widzimy się w sobotę. No dobrze, no to... No na pewno będziemy na wodzie. Drwęckie, to w mieście co jest. Tak, to jest w mieście, musisz do centrum wjechać, no. Na molo w Ostrudzie. Znaczy, baza jest ogólnie w ośrodku Morliny, Morliny Ostruda. Morliny, tak, te wędlinki. Tak. Natomiast my stacjonujemy z łódką i śpimy, tak, duża część innych załóg w klubie Sokół. To jest kolejny ośrodek tam przy brzegu, no. Znaczy wiesz, no, tu jest baza nasza, baza regat, tam gdzie komisja sędziowska siedzi i tak dalej. Biuro regat jest w klubie Morliny, tak, powtarzam, Morliny Ostruda. Można przejść na piechotę oczywiście, natomiast no, główne centrum, w sensie gdzie stoi nagroda, komentarz, tablica informacyjna, to będzie wszystko na molo w Ostrudzie, na promenadzie miejskiej. No, znajdzie na pewno. Dobrze, okej. Okay. Dzięki. Dużo. Weź co możesz, bo kupę po kasy poszło na Giżycko i tu też dużo idzie, bo to jest parę dni, wiesz, pobytu, to też to kosztuje wszystko. No Olek, no ile możesz to przywieźć, no.
będziemy się na miejscu liczyć. Na razie pieniądze jeszcze mam swoje, także wiesz. Tak to wszystko musimy zbilansować po powrocie, bo dużo kasy się porobiło, no. Na tydzień przerwy i mistrzostwa Polski, tak. Tak, oczywiście, tak, jedziemy w poniedziałek, jesteśmy w Gliwicach. No. Są trzy kary. Ona może być na dyskotece do rana. To nie jest właściwy. No ale tam jest, na tamtym jest podawany nowy numer, nie? Tam podaje przecież na tamtej sekretarce. No, wszystko jest okej. Okay. Okej. Oczekujemy w sobotę na was w tym układzie. Dzięki. Pa, pa, hej. Już mnie ręka boli tego kręcenia. Boja. Jeszcze jest 7 minut na baterii, więc... 7 minut na baterii. Czekamy, jak prezes wróci za łuku, nagle na karze, zobaczymy jak robi szerufy, pokręcimy trochę prezesa. Z kim przyjedzie? Z Krzysiem. Cieszę się, że nie we dwójkę. Gdybyśmy na czworaka chodzili. Nie trzęś. Dzięki. Już nie trzęsę. To nie misiu teraz. Gdzie prezes? Pod molą. Prezes chyba akwen bada. A nie bada. Hapę glonów. On nie jest tak źle, co? Nie, spokojnie jest. Co? 19 masz skupę mili. No która już jest? 17. I najazd kamerą. Co za ujęcie. Co? Jak to zrobione? Czy w szkole, tak? Czy w szkole, czy to podnotkę prac? W ogóle nie dopracowałem. A kiedy jedziemy do Gdyni? Dokładnie. No to ją będziemy chcieli. Czy w piątek, czy sobotę? No, w sobotę. Rano? Czy na noc? No, chyba rano. No, lepiej na noc wyjechać? Kiedy? Nie wiem, w sobotę na noc, w piątek na noc. Będziesz jechał w takim skwarze? Zależy, jaka będzie pogoda. Już jest połowa sierpnia, myślę. Może być różnie. No, chłopaki, 4 minuty baterii zostało. Pokazuję? Na górze, w prawym górnym rogu. Jedzie prezes. Zrzuconym go na kierze prawie. Thank you.
W Polsce nie ma patriotyzmu, którego patriotyzm się kończy na portfelu. I tu być może to jest moje, ale ja nie będę, wiesz, ja się nie dam przekonać, ale nie chcę komuś wmusić mojego zdania. No tak się, trudna dyskusja. No chłopaki z Genagerkiem. Co jest? Two minutes left, za przeproszeniem. Czyli 2 minuty w lewo. Bo oni się ustawili z prezesem razem. Prezes skręci rufę. Ślicznie. Królik robi swoje. Szkwalik. Teraz panu się zdecydowałeś? Prezes akurat rufę robi. Śliczne. Zawsze się ładnie. Dobra, 0 minut. Prezes się łamie. No baterii. No już nie. Gdzie ty jesteś? Zamiast. Ja zgubiłem go. No to też nie będzie robił to. Może rzucę. Bo w drugą stronę nie ma co. No jednak. Twardziel. No tak. Fajnie, 0 minut pokazuje już od 10 minuty dwóch i wciąż jest dobrze.